Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym chat make-upem, w sumie teraz drugim na moim kanale, ponieważ wiele z Was bardzo dobrze przyjęło ten film, bardzo się podobał, jest to taka, powiedzmy, trochę luźniejsza pogadanka z jakimiś takimi nowymi produktami. Mamy trochę tutaj, powiedzmy, takiego pierwszego wrażenia, trochę opinii, no i przede wszystkim trochę takiej luźnej pogadanki, której też po prostu lubicie słuchać, co mnie bardzo dziwi, ponieważ mam wrażenie, że naprawdę czasami pieprzę od sensu. Od sensu nie, bez sensu, no właśnie, tak jak teraz na przykład, ale lubicie to oglądać, więc okej, czemu nie. No i dobra, co my dzisiaj mamy? Dzisiaj ja już sobie odłożyłam tutaj w taki pojemniczek te produkty, ponieważ trochę ich mamy i zaraz będę wyjmować je, pokazywać, co ja właśnie zakupiłam. Ja je pokazywałam już Wam na Facebooku, więc niektóre te produkty już tam widzieliście i możecie kojarzyć. Przede wszystkim kupiłam sobie kredki, zakupiłam sobie kredkę z My Secret, tą w kolorze Nude, ja ją wcześniej już miałam i po prostu kupiłam sobie tak jakby zapas, no bo mi się już skończyła. Kupiłam sobie jeszcze kredkę z Kiko o takim bardzo ładnym, głębokim, zielonym kolorze. Ja przypuszczam, że dzisiaj jej raczej używać nie będę, ale użyję jej w tutorialu, jak będę robić tutorial makijażowy ze slickiem. No i właśnie kolejna nowość, Slick Delmar wersja druga. Już Wam pokazuję tak na pierwszy rzut oka, jak ona wygląda w środku. To jest coś takiego. I tak jak mówię, ja jej dzisiaj nie będę używać, pokazuję po prostu Wam, że ją posiadam, że już jest u mnie i że niebawem będę z niej korzystać. Dobra, wróćmy do tej natury. Co jeszcze w naturze kupiłam? W naturze kupiłam jeszcze dwie paletki i prawdopodobnie chyba dzisiaj ich właśnie użyję. Trochę kolorów stąd, trochę kolorów stąd. Kupiłam z My Secret ten czteropak, quattro, z serii Natural Beauty. Tam były jeszcze dwie czy trzy paletki z takimi, jedna miała neonowe kolory, druga miała chyba takie pastelowe kolory na wiosnę, ale doszłam do wniosku, że już właśnie tą jedną z My Secret, tą Hot Colors, już mam, więc neonów więcej nie potrzebuję. A tej z takimi właśnie, o Jezu, pastelowymi kolorami jakoś tak do mnie nie przemawiała, więc po prostu nie kupowałam. Ale ta tutaj, ta z tymi właśnie takimi kolorami neutralnymi na co dzień, no to przemawiała do mnie dosyć... głęboko do mnie przemawiała, więc musiałam ją wziąć i zachowałam jeszcze rachunek, żeby z ciekawości Wam powiedzieć, ile płaciłam za te paletki. I za tą paletkę zapłaciłam 4 zł i 19 groszy po obniżce, więc naprawdę bardzo, bardzo dobra cena, nie ma co. Za tą z Catrice Absolute Rose, czyli tą taką różaną, ona jest chyba najnowsza w tej chwili, zapłaciłam 13 zł i 19 groszy, a tak to ona kosztuje chyba około 20 zł. No to cena też jest dosyć taka kusząca, zawsze tam około 7 zł w kieszeni. I dzisiaj też sądzę, że jakiś cieni tutaj z niej użyję, bo ona ma dosyć fajne te kolory, no ale zaraz zobaczymy. No i jeszcze jak byłam w naturze, kupiłam sobie cień kremowy z Maybelline i to jest oczywiście kolor Tattoo i to jest ten dosyć jeden z popularniejszych kolorów On and On Bronze. To jest bardzo taki ładny, brązowo-perłowy cień. Jak go nakładałam na rękę, to on jest nie do zdarcia, on dosłownie zastyga i jest nie do zdarcia później w ciągu dnia. Przynajmniej tak jak właśnie nosiłam na dłoni. Więc no zobaczymy, czy dzisiaj go użyję z tymi cieniami właśnie, które mam w kasetce, czy nie. Zaraz w paletkach, to zaraz zobaczymy. I jeszcze jeden mam cień kremowy z Kiko i to jest seria Cream Crush i to jest numerek 3.
i to jest odcień takiego brązu złamanego burgundem, coś takiego. Nie wiem dokładnie, jak to się wymawia i pewnie nie jestem na czasie, ale to jest kolor typu Marsala, coś takiego to się nazywa. Ale to jest właśnie ten kolor, który jest okrzyknięty kolorem roku 2015, z tego co mi się wydaje, chyba tak. Więc i przede wszystkim on jest matowy, on nie jest błyszczący, więc to jest mój kolejny kremowy cień. Zobaczymy, co to będzie. Przy okazji jeszcze, jak jestem tutaj w Kiko, kupiłam korektor, ale kupiłam korektor, który jest dosyć taki oryginalny, bo to jest korektor w kolorze pomarańczowym. Czyli to jest korektor, który ma nam niwelować cienie pod oczami i ma być to korektor, który nakładamy pod korektor ten nasz wyjściowy w odpowiednim kolorze. Ja co prawda dużych cieni pod oczami nie mam, bo ja w tej chwili mam na sobie na przykład podkład i tylko brwi zrobiłam i te cienie nie są jakoś tam mocno widoczne, no ale doszłam do wniosku, że wiecie, przyda się kupić. No i dobra, i jeszcze zamawiałam rzeczy z Minty Shopu. Zobaczyłam, że była dostawa palet z Zoewy i doszłam do wniosku, że no kurde, te palety są tak zachwalane, wszyscy je mają, no to w końcu pora, żeby je kupić. I kupiłam dwie palety, które mnie kuszą, żadne inne już mnie nie kuszą, czyli kupiłam Natural Yours i Rose Golden. I ja zaraz na ten temat trochę Wam opowiem, ponieważ ja tych palet już trochę używałam. Używałam je tak powiedzmy ze 3 czy 4 dni pod rząd, jak robiłam taki zwykły makijaż dzienny. I mam na ich temat pewną opinię i jak będę robić makijaż, to zaraz się tą opinią z Wami podzielę. Jestem ciekawa, czy coś takiego zauważyliście, czy nie, jeżeli właśnie posiadacie palety z Zoewy. No i oczywiście, jak to ja, jestem, wiecie, trochę za murzynami. W końcu pokusiłam się i kupiłam folię z Make Up Revolution. Mam wrażenie, że naprawdę, no już każdy ma tą folię w swoich zbiorach, tylko nie ja. I właśnie jak zamawiałam te palety z Zoewy, patrzę, o, jest jeszcze dostępna właśnie ta folia i to jest też Rose Gold. No i doszłam do wniosku, no dobra, w końcu trzeba złapać ją. Niestety chciałabym jeszcze sobie zamówić tą wersję, tą miedzianą, to nie pamiętam, jak ona się tam nazywała, ale wiecie, o którą chodzi. Ale niestety ona jest cały czas niedostępna, więc no jeszcze nie trafiła w moje ręce. No dobra, więc trzeba by przejść do jakiegoś makijażu. No i dobra, nakładam bazę pod cienie, czyli mój korektor, zaraz go będę pudrować. I w międzyczasie będę z Wami, znaczy ja będę mówić, Wy będziecie mnie słuchać, bo chciałabym z Wami podyskutować właśnie na temat tych palet z Zoewy. I teraz tak, tak jak mówiłam, w Minty Shopie zobaczyłam, że jest dostawa, napaliłam się na te palety, ponieważ każdy je ma, więc je sobie zamówiłam. Co by nie było, doszłam do wniosku, że to jest inwestycja w cienie, bo palety nie należą do tanich, pomimo tego, że faktycznie jak się przeliczy, że mamy tutaj 10 cieni, ta paleta kosztuje tam 70 parę złotych, no to powiedzmy, że wychodzi nam 7 zł za cień. Więc nie jest to tragedia, ale sądzę, iż tak jak ja wydałam prawie 150 zł za jednym zamachem, no to niestety trochę się odczuwa to w portfelu. I tak, zamówiłam te palety. No to wiecie, już się zaczęłam jarać. Wiecie, jak to jest, jak robicie zakupy w drogerii, pewnie każda z Was tak ma, że zrobicie sobie zakupy, macie już tą siateczkę z zakupami, ze swoimi złowionymi perełkami, wracacie do domu i macie ochotę wszystko zmyć z twarzy i naraz wszystko przetestować. Więc ja tak samo mam, zarówno jak wracam właśnie z drogerii, i tak samo mam, jak coś zamawiam. Czekam na odbiór tam w paczkomacie czy od listonosza i nie mogę się doczekać. Więc poleciałam do tego paczkomatu, przyszłam do domu. Oczywiście rozszarpałam pudełko, no bo nie można się doczekać. Otwieram te palety, no i zaczynam je oglądać, robić sobie swatche. No i dobra, nakładam je na dłoń, te wszystkie cienie. W ogóle tak, powiedzmy, otwieram pudełko, tak?
pierwsze wrażenie jest naprawdę wow. Są cienie w bardzo ładnej kolorystyce. Trochę dalej wezmę, bo będą prześwietlone. Cienie są naprawdę w bardzo ładnej kolorystyce i jak je się bierze na dłoń, to swatche wyglądają naprawdę bardzo zachęcająco. Pigmentacja tych cieni jest świetna, więc doszłam do wniosku, no to była naprawdę bardzo dobra decyzja, że kupiłam właśnie te palety. No i dobra, no to następnego dnia przystępujemy do działania i robimy sobie makijaż dzienny. No i dobra, zaczynam nakładać te cienie i tak, pigmentacja super, oczywiście najpierw nakładam pierwszy cień. Pigmentacja super, bardzo ładnie się rozciera, w ogóle się nie osypuje, cud marzenie. Konsystencja też taka jest bardzo katna, takie wiecie, jakbyście rozprowadzały coś niezwykle satynowego po powiece, więc naprawdę te cienie robią zniewalające wrażenie. W sumie jak jestem przy Zoewie, to wezmę któryś cień właśnie, żeby tutaj załamanie powieki wyblendować. Wezmę z tej... no, fajnie. W ogóle dwa cienie z Rose Golden mi wypadły. Nie wiem czemu, ale dobra. Wezmę ten luster. Wezmę lustera w załamanie powieki i będę Wam dalej kontynuować. I później będę nakładać te z Catrice in My Secret, bo nie ma tutaj takiego fajnego do załamania powieki, jaki bym chciała. No i dobra. I następnego dnia, na czym ja skończyłam, następnego dnia zaczynam nakładać te cienie. No i pierwszy cień, ekstra, super. Drugi cień, już tak nakładam, chyba tam na powiekę ruchomą, załóżmy, że nałożyłam. I tak, coś mi tutaj zaczyna nie pasować. O co tutaj, kurde, chodzi? I z tego, co zauważyłam, te cienie bardzo ładnie się blendują, ale one strasznie między sobą się blendują, przenikają. I ja jestem osobą, która jak nakłada cienie na powiekę, to lubię, że widać, tutaj mam fiolet, tutaj mam pomarańcz, tutaj mam żółty. Widzę, jak zrobić sobie przejście, wolę ja się postarać i wyblendować te cienie, niż żeby te cienie same ze sobą się łączyły. I pierwszego dnia zrobiłam ten makijaż i te cienie dosłownie wszystkie się ze sobą zlały. Użyłam cieni właśnie i z tego Rose Golden i z Natural Yours i nie było widać żadnej różnicy, gdzie jaki cień jest. Wszystko się zlało w jedną wielką plamę. Ja sobie myślę, kurde, nie no, może jakiś gorszy dzień, coś źle tutaj zrobiłam. Dobra, damy szansę tym paletom następnego dnia. No i dobra, następnego dnia nakładam znowu te cienie, nałożyłam inną wersję kolorystyczną, bo sobie pomyślałam, a może wzięłam cienie za bardzo zbliżone do siebie kolorystycznie, to tutaj wezmę raz ciemniejszy, raz jaśniejszy, mniej trochę je poblenduję i zobaczymy, jak wyjdzie. I następnego dnia znowu wyszło mi gówno. Dosłownie... powiem tak, no może komuś by się to podobało. Ja jestem przyzwyczajona do innego efektu i mi się po prostu, tak jak te cienie wyglądały na powiece, mi się to nie podobało. No dobra, trzeciego dnia doszłam do wniosku, że dam im jeszcze raz szansę i połączę te cienie z jakimiś innymi. Na przykład ja bardzo lubię i cenię cienie z Make Up Geek, i doszłam do wniosku, że właśnie połączę je z Make Up Geek i zobaczę, może właśnie nie będę tych palet używać jako na przykład jednej palety do całego makijażu, ale na przykład niektóre cienie będę łączyć z innymi cieniami i wtedy na przykład będą wyglądać lepiej. I niestety, ku mojemu zdziwieniu, konsystencja cieni z Zoewy jest o tyle właśnie blendująca się, przenikająca, że nawet przenikała mi w te cienie z Make Up Geek. I trzeci dzień znowu miałam zjebany humor, ponieważ wychodziłam z makijażem, który mi się po prostu nie podobał. Wyszła taka dupa zamiast cieniowania. No i powiem Wam tak, na razie przerwę z tym cieniowaniem, bo nie dokończę tego opowiadać.
Powiem Wam tak, nie mogę powiedzieć, że te cienie, te palety z Zoewy są złe. I uważam, że to są palety raczej dla ludzi, którzy właśnie lubią taki efekt, że te cienie bardzo ładnie między sobą się przenikają, że jeden, drugi wchodzi w siebie i się ładnie blendują, nie widać żadnych tutaj różnic pomiędzy cieniami. Ja jestem osobą z kolei taką, że właśnie lubię, jeżeli widać konkretne kolory i nie lubię, jeżeli te kolory mi się ze sobą zlewają oraz mieszają. I dlatego ja z tych palet jestem ewidentnie niezadowolona, pomimo tego, tak jak mówię, że one naprawdę są świetnej jakości i ja tych palet raczej się pozbędę, bo ja tak czy inaczej do tych palet miłością pałać nie będę i sądzę, że jeżeli będą leżały i po prostu nie będą używane, to po prostu będą się marnować, więc ja je gdzieś dalej puszczę i odsprzedam, ponieważ no, nie widzę sensu, abym ja się na nie patrzyła, że stoją ładne palety na toaletce i po prostu sobie są. Nie wiem, mam wrażenie, że jestem w ogóle jedyną osobą w sieci, która ma takie wrażenie, której po prostu te palety nie pasują. I podzielcie się swoją opinią ze mną w komentarzach na dole. Jestem ciekawa, czy właśnie macie niektóre z palet z Zoewy. Dajcie mi znać w komentarzach, zobaczymy, czy tylko ja mam taki pogląd, czy Wy też coś takiego zauważyliście. Dobra, powiedzmy, że załamanie powieki trochę zaznaczyłam. Przypuszczam, iż później jak nałożę cienie, to ja jeszcze tutaj czymś to załamanie powieki wyciągnę ku górze, bo nie podoba mi się to. No i dobra, pojedziemy teraz z czymś fajnym. Wezmę tą paletkę z My Secret, wezmę Petit Cris i wezmę ten taki miedziany cień i nałożę go gdzieś tutaj, tak powiedzmy, na środku powieki. Zaraz zobaczymy, jak ten kolor w ogóle wygląda. No, dosyć ciekawy jest ten kolor. To jest taki miedziany z takim różowawym poblaskiem. Trochę mi się kojarzy ten cień z różem ze Slika, które też się chyba Rose Gold nazywa. No, ten cień jest ładny, bardzo mi się podoba. No, oczywiście on będzie napigmentowany, bo on jest perłą, ale tak czy inaczej to jest jedna warstwa tego cienia i on bardzo ładnie wygląda. Drugie oko zrobimy. A ja wiem, z którym cieniem on mi się kojarzy. W Kiko jest taki cień z tej serii Water Eyeshadows. Ja nie pamiętam, który to jest numer, ale on właśnie wygląda tak samo. Jest właśnie któryś cień, który jest taki złotawo-brzoskwiniowy, z takim miedzianym poblaskiem. I to jest dokładnie ten sam kolor. To jest ten kolor. I dlatego on mi się podoba. Dokładnie. Już wiem dlaczego. Dobra, teraz wezmę cień. Tak, no dobra, weźmiemy cień. Weźmiemy cień też z tej paletki, ten fiolet. I biorę taki precyzyjny pędzel do blendowania i będę ten fiolet nakładać, no nabierz się, nakładać o tutaj w takim zewnętrznym kąciku oraz załamaniu powieki. Ja go biorę niezwykle delikatnie, ponieważ nie chcę tutaj sobie zrobić najpierw plamy, a później się bać, aby ją tam ładnie rozetrzeć, tylko biorę go delikatnie. No naprawdę, on ma fajną pigmentację i ładny ten fiolet w ogóle jest, ale zaraz tym pędzlem będę rozcierać, ale wezmę sobie ten pencil brush i trochę tutaj przyciemnię ten kącik. W sumie z tym fioletem to wyjdzie pewnie podobny makijaż, taki jak robiłam w tym pierwszym chat make-upie. No ale trudno, widać, jestem skazana na fiolety. I już widzę po tym oku, że ten fiolet, jak jest roztarty, to ten zewnętrzny kącik będzie dla mnie trochę za jasny, więc zaraz weźmiemy ten ciemny cień z palety Catrice i zobaczymy, jak się będzie sprawował. Teraz tak patrzę, naprawdę niepotrzebnie nałożyłam te cienie z Zoewy.
w załamaniu powieki, bo już się całkowicie przykryłam. No ale już trudno, niech przypadnie. Jak na razie kolory z tej z My Secret bardzo mi się podobają, bo są bardzo żywe i naprawdę są mega napigmentowane. Ja już tak czy inaczej spodziewałam się jakości tej palety, bo tak jak mówiłam na początku, ja mam tą czwórkę, która chyba jako pierwsza wyszła, to Hot Colors. Dobra. Dobra. Teraz wezmę kolejny pencil brush, bo jak żeby inaczej. I wezmę z tej właśnie Catrice Absolute Rose, wezmę ten najciemniejszy cień. Dobra, i teraz powracam do fioletu i rozcieram trochę te granice. No dobra, i wewnętrzny kącik trzeba zostawić na coś fajnego. Patrzę, z której paletki co wybrać. Zaraz zobaczymy, tutaj nałożę cienie. To będą, tu są dwa jasne z palety z Catrice. One są takie bardzo delikatne, satynowe w wykończeniu. I teraz zobaczymy te z My Secret. Te z My Secret mają znacznie lepszą pigmentację, już widzę. Ten jest chyba za złoty, czy nie? Najpierw nałożę ten beżowy, ten jasny. Najwyżej jak będzie za jasny, to poprawię go tym złotem. Czyli bierzemy cienie z My Secret. Oczywiście nakładam w wewnętrznym kąciku. No dobra, nałożę dwa wewnętrzne kąciki i chyba poprawię tym złotem. Tak, poprawię tym złotem. Czyli na ten sam pędzel już nakładam to złoto. I co? Pójdę, zmoczę sobie gąbeczkę mojego Beauty Blendera. I nałożymy ten pomarańczowy korektor pod oczy. Zobaczymy, jak on będzie tutaj nam widniał, wyglądał pod oczami. Dobra, to teraz bierzemy ten korektor z Kiko. Nakładam go sobie na dłoń, biorę go mało. I to jest, o, dosłownie to jest pomarańczowy korektor. No i co, pomarańcz ma nam niwelować fioletowe zasinienia, których prawie nie mam, ale powiedzmy, że ponieważ mamy fioletowy makijaż, to cienie pod oczami mniej więcej, tak czy inaczej, zawsze trochę mocniej wychodzą. Więc nakładamy ten pomarańcz, najpierw nałożę na pod jedno oko i zaraz zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Ten produkt jest w tej chwili mokry, więc on inaczej trochę światło odbija. Ale tak jak patrzę teraz tutaj, to tak ciut, tak trochę. No dobra, zaraz nałożymy jeszcze korektor, więc zobaczymy, jaki jest efekt finalny. Ja przeważnie pod tym okiem mam większego takiego cienia, którego muszę zakryć trochę mocniej jeszcze jedną warstwą korektora. Więc zobaczymy, czy będę potrzebować mniej korektora po tym pomarańczu. No i dobra, teraz biorę mojego Plorongwera. Dzisiaj mam dzień cioty dosłownie, w sumie dosłownie, i po prostu ciężko mi się wymawia. Kurde, podobają mi się te cienie na powiece górnej, naprawdę mi się podobają. Bierzemy mojego Plorongwera i nakładam go jak zwykle. Pod oczami. No i teraz rozcieram ten taki trójkąt na Kim Kardashian. Rozcieram cały czas. Dopiero jak już rozetrę w końcu ten korektor, to zobaczę różnicę. Oczywiście nie można za bardzo tutaj mocno ingerować, bardzo mocno klepać,
No bo wiadomo, wtedy rozetrzemy ten produkt, który jest pod spodem. Ale wydaje mi się, że trochę mi wzmocnił krycie ten pomarańcz pod spodem. Zaraz też zobaczę, jak przypudruję ten korektor pod oczami, bo to też jest wtedy inna różnica, bo teraz mi się odbija światło, a jak będzie matowa skóra i się nie będzie odbijało światło, no to wtedy zobaczę faktycznie, jakie jest krycie, więc zaraz przypudruję te oczy. W razie co, dla ciekawski, czym będę pudrować okolice pod oczami, to mieszanka dwóch cieni, tak? Mieszanka dwóch pudrów to będzie. Będzie z Anastasii Beverly Hills odcień banana oraz 503 z tych pudrów do konturowania z Inglota. Tutaj z krycia jestem zadowolona. I zaraz zobaczymy tego mojego niby drugiego wora, bo on przeważnie jest trochę ciemniejszy. Zaraz, bo jakiegoś włoska tu miałam. Ale tak jak patrzę, tak jak na co dzień używam samego korektora, daje, przynosi taki, powiedzmy, lekki efekt. Więc jeżeli macie na przykład dobry korektor, ale chcecie trochę wzmocnić jego krycie, to jest spoko produkt, ale nie sądzę, że jest on taki, wiecie, must have, że czyni tutaj cuda. No ale dobra, jeszcze tutaj sobie ciut dołożę korektora. No i dobra, twarz jeszcze zdążę sobie skończyć, to nie ma z tym problemu, tam bronzer i te wszystkie inne jeszcze zdążę nałożyć. Tym bardziej, że nie mam żadnych jakichś takich nowości, więc nałożę to poza kamerą. I teraz się zastanawiam, że zrobiłabym coś takiego, iż nałożyłabym ten cień kremowy z Kiko tutaj w zewnętrznym kąciku i zobaczyła, jak on wygląda. I najwyżej, jeżeli będzie ładny, będzie pasował do tego makijażu, no to go zostawię. A jeżeli nie będzie pasował, no to poprawimy go fioletem i go przyciemnimy i nie będzie dużej różnicy widocznej. Zawsze da się to jakoś uratować, nie ma z tym problemu. Wezmę tą kuleczkę z Essence. Widać cokolwiek, cholera jasna. Z dolną powieką to tak zawsze. No i nakładam teraz ten z Kiko, co nie? I tak jak widać, on ma taki burgundowo-fioletowawe wykończenie. No chyba będzie pasował do tego makijażu. Wydaje mi się, że ja tego cienia użyję jako cienia bazy i nałożę na ten cień jeszcze ten fiolet. Kolor jest fajny, ale muszę go ożywić, muszę go trochę ożywić, bo ten fiolet właśnie z paletki z My Secret jest trochę żywszy niż to, co nałożyłam właśnie teraz na dolnej powiece. Tym bardziej właśnie jak naniosę właśnie taki cień w formie zwykłej, czyli prasowany, to go ten cień, ten kremowy utrwalę w miejscu. I teraz sobie myślę, iż zrobię coś takiego, że nałożę ten kolor tattoo na całą resztę powieki dolnej i ewentualnie gdzieś położę akcent tego brzoskwiniowego cienia. Może tak, może nie, zaraz zobaczymy. Biorę ten kolor tattoo i nakładam go na całą resztę powieki dolnej. Tak, ja zaraz położę ten brzoskwiniowaty cień na ten, ponieważ no ten cień, ten kolor średnio się komponuje z takim ciepłym i wielobarwnym makijażem. Ale dobrze, bo będziemy mieć taką bazę pod ten cień, który właśnie zaraz naniosę. I będzie on bardziej długotrwały. I przy okazji zobaczymy w porównaniu do powieki górnej, jak zmienił barwę tego
brzoskwiniowatego cienia. Więc to jest to. Dobra, teraz nałożę trochę tej brzoskwini. Ała! Trochę zmienił kolor tej brzoskwini. Po prostu jest ona ciut ciemniejsza, ale nadal jest ładna. Nadal jest ładna, podoba mi się, nawet na tym brązie. I jeszcze wezmę, znowu powrócę do tego ciemnego cienia z paletki z Catrice i przyciemnię tutaj zewnętrzny kącik na tym oku, na jednym i na drugim oku. I tak jak wspominałam, łączę zewnętrzne kąciki. Tylko z tym cieniem z Catrice trzeba bardzo uważać. Szczególnie jak już macie korektor pod oczami nałożony, ponieważ widzę, że on się lubi osypywać. Te z My Secret nie osypują się tak bardzo, ale te z Catrice lubią tutaj pobrudzić trochę tą przestrzeń. I teraz tak myślę, że w wewnętrznym kąciku tutaj nałożę tą folię, ponieważ no trochę jest tu dla mnie przyciemno w tym wewnętrznym kąciku na powiece dolnej. I ponieważ już tutaj spróbowaliśmy tego jasnego cienia z tej My Secret, no to na dolnej powiece spróbujemy tej folii, jak ona tutaj będzie się prezentować. Ale będzie błysk. Wow! Nie wiem, czy nie będę wyglądać, jakbym płakała. Mam nadzieję, że nie. No trudno, mam wrażenie, że niepotrzebnie zrobiłam te bazy kremowe dla dolnej powiece, ale nie wygląda to źle, nie jest to zły makijaż. Jeszcze sobie tutaj trochę porozcieram to cieniowanie, no bo ja to dosłownie mam natręctwa na punkcie rozcierania. Mogę siedzieć i rozcierać cały czas. No i tak jak widać, bez sensu nałożyłam najpierw te cienie brązowe z Ewy, ponieważ całkowicie je przykryłam, one w sumie i tak nie były widoczne. No ale już trudno, one i tak są tutaj przykryte. To jest, wiecie, taki makijaż próbny, więc wszystko tutaj metodą prób i błędów. No i w sumie tak, co by teraz? Nowych produktów żadnych do twarzy ani do ust nie mam, ani żadnych nowych rzęs też nie mam, więc rzęsy, twarz, usta, konturowanie, wszystko to zrobię poza kamerą, więc w sumie powiedzmy, że się już tak wyszykuję do stanu używalności i jak będę już gotowa, to do Was wrócę i będziemy robić podsumowanie tego chat make-upu. No i dobra, jak widać, dokończyłam sobie twarz, zrobiłam sobie włosy i będziemy kontynuować, a raczej robić takie podsumowanie tego mojego chat make-upu. Osoby, które będą zainteresowane tutorialem do tych włosów, to są takie powiedzmy morskie fale, to tutorial właśnie przed chwilą nagrałam, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to ten film pojawi się jako następny na moim kanale. No i wracamy do chat make-upu, czego my dzisiaj użyliśmy. Oczywiście wszystko, co jest na twarzy, będzie w opisie na dole. Teraz tak, a jeszcze na linii wodnej oczu użyłam kredki z Kiko o numerze 402, będzie podana w opisie na dole. To jest kredka w kolorze miedzianym, położyłam ją na linii wodnej, ponieważ czegoś mi brakowało w tych oczach, no to sobie położyłam. I teraz tak, będziemy mówić po kolei o produktach, tak jak mi wpadną w ręce, to tak będę mówiła. Najpierw wpadł mi w ręce korektor z Kiko. Powiem tak, tak jak mówiłam przy jego nakładaniu, to uważam, że jest fajny gadżet, jeżeli chcecie sobie, nie wiem, spróbować jakiegoś tam kolejnego korektora, wydać na coś pieniądze, jeżeli nie macie na co wydać, jesteście ciekawi. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to coś, co bym powiedziała, że koniecznie każdy musi mieć. Może jeżeli są ludzie z faktycznie większymi zasinieniami pod oczami i używają tego korektora, może widzą jakąś spektakularną różnicę
że te cienie są słabiej widoczne. Ja, tak jak wspominałam, ja nie mam dużych cieni pod oczami, to jest pierwsza sprawa, zaś druga sprawa to jest taka, że nawet jak go położyłam, to niby trochę te moje, powiedzmy, cienie zniwelował, ale nie widzę jakiejś szczególnej różnicy. Fajny gadżet do spróbowania, mówię, może sprawdziłby się u osób z większymi problemami. Kolejna sprawa, folia z Makeup Revolution, sądzę, że to jest fajna sprawa, ale to jest fajny dodatek do takiego makijażu na Sylwestra, czy jakieś tam super błyszczące akcenty, jak się idzie na imprezę, czy coś takiego. Tak na co dzień uważam, że to się trochę za bardzo błyszczy. Jeżeli uważam, że jeżeli są ludzie, którzy na przykład na co dzień nawet perły nie noszą, bo uważają, że za mocno się to błyszczy na powiekach, no to jeżeli się położy na powiekę, to dosłownie jest reflekt. Fajna sprawa, naprawdę ekstra jest efekt tych folii, bo już próbowałam jej kiedyś tam któregoś dnia, położyłam ją na bardziej powiekę ruchomą, na trochę większy obszar. Bardzo ładny efekt robią folie. Teraz tak, gdzie to położyłam? Cienie kremowe. Cień kremowy z Color Tattoo, czyli Maybelline. Powiem tak, i tak samo ten cień z Kiko. Ja ich niepotrzebnie dzisiaj użyłam, bo chciałam je użyć na powiece dolnej. Nie bardzo mi to wyszło, za dużo tutaj tego nałożyłam, później poprawiłam to cieniami, więc tych cieni kremowych za bardzo tutaj nie widać. Nie wiem, może jak będę robić jakiś kolejny chat make-up, to może powrócę do tych cieni, albo może będę robić jakiś tutorial makijażowy, to wtedy bardziej z bliska Wam je pokażę. Ogólnie rzecz biorąc, tak jak nosiłam te cienie na rękach, jak sobie je próbowałam, to są naprawdę i ten z Maybelline, i ten z Kiko, one są naprawdę ekstra, one się dosłownie wżerają w skórę, nic się Wam nie będzie rolować, przemieszczać i będzie się trzymało cały dzień aż do zmywania. Paletka z Catrice, bardzo fajne kolory. Nie używałam oczywiście wszystkich kolorów, użyłam tylko jednego koloru do makijażu, ale resztę kolorów sobie, powiedzmy, posłoczowałam. I tak, pigmentacja tych cieni jest bardzo fajna, nie można narzekać. Ładnie wyglądają na oczach, przynajmniej no ten cień, który mam w tej chwili, ładnie wygląda w zewnętrznym kąciku i sądzę, że cała reszta też będzie ładnie wyglądać na oczach. I jedyną wadą, jaka jest dla mnie w tej paletce, to jest taka, że po prostu jak nanosimy te cienie, to trzeba być delikatnym, cierpliwym i uważnym, ponieważ one się osypują. I to jest dla mnie jedyna wada tych cieni. Ogólnie pigmentacja jest bardzo w porządku, cera też jest bardzo w porządku i jeżeli kusi Was kolorystyka tych cieni, to polecam, możecie spokojnie tą paletkę sobie zakupić. Teraz paletka z My Secret, czyli Natural Beauty. Paletka jest naprawdę prześwietna, jest zajebista i szczerze polecam jej zakup. Jeżeli ja zapłaciłam za nią tam 4 zł i ileś tam groszy, no to przypuszczam, że w cenie takiej regularnej zapewne kosztuje w okolicach 10 zł. Więc nie jest to duży wydatek, szczególnie jak na 4 cienie, które są niesamowicie napigmentowane, bardzo ładnie zachowują się na powiece, bardzo ładnie na powiece wyglądają. Więc nawet jeżeli skończy się ta promocja minus 40% i nie wiem, nie będzie dostawy, złapiecie tą paletkę za jakiś czas, to nawet jeżeli będzie w cenie regularnej, to szczerze polecam Wam ją kupić, bo naprawdę jakość jest zarąbista, jest ekstra ta paletka. No i zapewne gwóźdź programu, czyli palety z Zoewy. Palety z Zoewy, o których już powiedzmy, że się mniej więcej trochę rozgadałam. I sądzę, że nie mam nic więcej na temat tych cieni do powiedzenia, no bo ponieważ to, co już chciałam, to powiedziałam na ten temat. Tak jak mówię, podtrzymuję swoje stanowisko. Palety są ekstra, są bardzo ładnie napigmentowane, kolory są bardzo ładne i sądzę, że one są warte zakupu, tylko według moich prywatnych preferencji
one za bardzo, te cienie na powiece za bardzo między sobą się blendują i po prostu pod moje prywatne gusta mi to nie podeszło. Sądzę, że tak czy inaczej te palety, szczególnie Natural Yours, jest na pewno bardzo dobrą paletą dla osób, które zaczynają swoją przygodę z makijażem, uczą się nakładać cienie, uczą się blendować. To wtedy jak kupią taką paletę, to nie dość, że mają cienie naprawdę dobrej jakości i przede wszystkim jak będą nakładać, to będą widziały efekty swojej pracy, ponieważ te cienie między sobą będą ładnie się blendować. No i tak jak mówiłam, mam do Was prośbę, później w komentarzach na dole pozostawcie mi swoją opinię na temat tych palet. No i dzisiaj to by było na tyle, mam nadzieję, że dzisiejszy czat make-up przypadł Wam do gustu. Na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w moim kolejnym filmie, w którym oczywiście zajmiemy się tymi włosami, bo już wiadomo, jaki będzie kolejny film. I do następnego. Na razie.